Największy sekret ukrywany przed ludźmi tak naprawdę nie jest wcale żadnym sekretem. I to jest paradoks, ponieważ wielu ludzi sukcesu i wiele starych, mądrych ksiąg na ten temat mówi i niejednokrotnie spotkaliście się z całą pewnością z tego typu przekazem, że jeżeli ktoś sobie coś jest w stanie wyobrazić i dąży do danego celu, to to osiągnie. Nie jest to żadne wielkie niby odkrycie. I teraz, dlaczego jest to sekret ukrywany przed ludźmi? Ponieważ jeżeli wszyscy zdadzą sobie sprawę z tego, jaka jest prawda odnośnie tego świata, w którym żyjemy i odnośnie nas samych, to wtedy wszystko to, co sprawia, że na przykład jednym pęcznieją kiesy, a inni zyskują władzę, nagle lega w gruzach, pada wszystko jak domek z kart. Dlatego też jest tak, że świat, w którym się obracamy, pozornie, tylko pozornie, jest w taki sposób zbudowany, że trzyma nas w pewnym schemacie myślowym. Natomiast nie jest to żadna wcale wymówka, ponieważ każdy ma wolną wolę. Każdy ma swój rozum i wolną wolę. Nie ma w tym całym procesie winnych, że jest tak, jak jest, bo nawzajem wskazywanie palcami absolutnie nic nie daje. I możemy winić różnego rodzaju, nie wiem, partie polityczne, ludzi, jednych takich, innych takich, że jest tak, jak jest, ale to i tak niczego w dalszym ciągu nie zmienia. Po prostu. Na fundamentalnym poziomie. I tak naprawdę nie zmieniło się nic czasów starożytnego Egiptu, gdzie było kapłaństwo, faraon. Kapłaństwo mówiło faraonowi do ucha, co ma mówić, co ma robić. I kapłaństwo trzymało tajemnicę, którą po prostu jest wiedza i zrozumienie pewnych praw na poziomie fundamentalnym. Następnie faraon wydawał polecenia ludowi i lud robił i zapierniczał na faraona i elitę. Później w średniowieczu było tak, że był zamek, było podgrodzie, całość była otoczona fosą i za murem żyła reszta chłopstwa hołoty. Jedyna różnica polega na tym, że w dzisiejszych czasach muru nie ma i wszyscy są między sobą wymieszani. I to jest jedyna różnica. I chłopstwo, i w cudzysłowie hołota, odnosi wrażenie, że ma takie same prawa i przywileje jak cała reszta świata. A wcale tak nie jest. Na takim życiowym, praktycznym, pragmatycznym poziomie doskonale wiecie, że tak nie jest. I teraz, dlaczego tak nie jest? Nie jest tak dlatego, ponieważ ludzie, którzy sprawują władzę i ludzie, którzy kręcą tym naszym kołem cywilizacyjnym, posiadają pewną wiedzę i nie mają żadnej wątpliwości co do tego, czy to jest prawda, czy nie. Tylko w pełni świadomie wykorzystują tą wiedzę i mądrość, która jest pozostałością starożytnych cywilizacji, do swoich własnych celów. I dlatego jest tak, że są różnego rodzaju tajemne stowarzyszenia, tak dalej, gdzie są różnego rodzaju tam stopnie i poziomy, tak jak, nie wiem, w masonerii są 33 stopnie. Tak naprawdę tam chodzi o to, że ktoś, kto dochodzi do tego 33 stopnia, to rozumie już na poziomie fundamentalnym poprzez przyswajanie wiedzy i praktyczne rzeczy, czynności, rytuały i inne sprawy, że finalny sekret tak naprawdę nie istnieje, ale na poziomie fundamentalnym rozumieją, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi i nie mają żadnej wątpliwości co do tego, że pewne prawa, którymi rządzi się wszechświat, po prostu są. Bo nie nam jest oceniać to, czy jest to dobre, czy jest to złe, czy jest to prawda, czy jest to nieprawda. Jedyne, co możemy zrobić, to zaakceptować stan rzeczy i zamiast być granymi na tej szachownicy, możemy zacząć być graczami. I teraz będę się odwoływał sporo do Kybalionu, ponieważ w Kybalionie leży uniwersalny klucz. I teraz cytuję. Usta mądrości są zamknięte dla wszystkiego, z wyjątkiem uszu zrozumienia. Kiedy uszy ucznia gotowe są słuchać, pojawią się usta, aby wypełnić je mądrością. Koniec cytatu. No i teraz największym sekretem, który jest ukrywanym przed ludźmi, i który jest kluczem do szczęśliwego życia w absolutnym dostatku, urodzaju, w nieskończonej miłości, w dobrobycie, w robieniu tego, czego się kocha, tak dalej, tak dalej. Wszystkie bogactwo tego świata, które jesteście sobie tylko w stanie wyobrazić. Kluczem do tego wszystkiego jest to, że wszystko to, co istnieje, absolutnie wszystko, bez żadnych wyjątków, jest umysłem. I wszechświat jest mentalny. Wszystko jest umysłem.
i wszechświat jest mentalny. Co to oznacza? Oznacza to to, że każdy na poziomie indywidualnym może sobie równie dobrze pomyśleć tak, że ten cały świat, który nas otacza, istnieje tylko dlatego, że dana osoba na niego patrzy. Bo gdy na niego nie patrzy, to cały ten świat nie istnieje. Więc żyjemy w świecie stworzonym przez obserwatora. I wszyscy nawzajem jako ludzie na świecie, kolektywnie jesteśmy obserwatorami. I przez to, że cały czas ktoś jest w procesie obserwacji, to wszystko to, co nas otacza, istnieje. Natomiast dokładnie tak, jak pójdziemy spać i śnimy o czymś, nasze sny potrafią być niesamowicie kolorowe, barwne i realne. I ten świat w naszym śnie jest tak samo realny, jak ten świat, w którym żyjemy, w cudzysłowie, normalnie, fizycznie, na co dzień, prawda? Ale fizycznie i faktycznie w trakcie snu leżymy w łóżku i się nie ruszamy. No to w końcu jak to jest? Jesteśmy już bardzo blisko do tego, żeby tworzyć własne symulacje rzeczywistości, gdzie my, będąc w stanie odbierać wszystkie zmysły, łącznie z okularami wirtualnej rzeczywistości, będziemy w stanie praktycznie przenieść się do nowego świata, który będzie tak samo dla nas i dla naszych zmysłów realny, jak ten świat, w którym żyjemy teraz. Jedyna różnica polega na tym, że wówczas będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w wirtualnym świecie, a teraz, bez tych wszystkich gadżetów, nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ strażnikiem jest nasze ego. Jest to proste jak to. I teraz przeczytam wam fragment Kybalionu, który opisuje prawo mentalizmu i który mówi o tym, że wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. I teraz cytuję z Kybalionu. To prawo obejmuje prawdę, że wszystko jest umysłem. To tłumaczy, że wszystko, co jest substancjonalną rzeczywistością leżącą u podstaw wszelkich zewnętrznych manifestacji i zajść, które znamy pod określeniami w cudzysłowie materialny wszechświat, zjawisko życia, materia, energia i w skrócie wszystko, co jest widoczne dla naszych materialnych zmysłów, jest duchem, który sam w sobie jest nierozpoznawalny, niedefiniowalny, lecz którego można uważać za uniwersalny, nieskończony, żyjący umysł. To również tłumaczy, że cały świat zjawisk czy wszechświat jest jedynie mentalnym wytworem wszystkiego, przedmiotem praw rzeczy stworzonych, a także to, że wszechświat jako całość i jako pojedyncze jego części lub jednostki zawierają swoją egzystencję w umyśle wszystkiego, w którym w cudzysłowie żyjemy, poruszamy się i posiadamy swoje istnienie. To prawo poprzez ustanowienie mentalnej natury wszechświata z łatwością tłumaczy wszystkie najróżniejsze mentalne i psychiczne zjawiska, które zajmują tak dużą część publicznej uwagi, a które bez takiego wytłumaczenia są niezrozumiałe i zaprzeczają naukowemu podejściu. Rozumienie tego wielkiego hermetycznego prawa mentalizmu umożliwia osobie pełne uchwycenie praw mentalnego wszechświata i na zastosowanie tego samego do swojego istnienia i rozwoju. Uczeń hermetyzmu jest w stanie inteligentnie stosować wszelkie mentalne prawa, zamiast używać ich w sposób czysto przypadkowy, posiadając uniwersalny klucz. Uczeń jest w stanie otworzyć wiele drzwi mentalnej i psychicznej świątyni wiedzy i wejść weń swobodnie i rozważnie. Ta zasada wyjaśnia prawdziwą naturę energii, mocy i materii, jak również to, w jaki sposób i dlaczego one wszystkie podlegają władzy umysłu. Jeden ze starych mistrzów hermetyzmu napisał wieki temu: ten, kto uchwyci prawdę mentalnej natury wszechświata, jest bardzo zaawansowany na drodze do perfekcji. I te słowa są dzisiaj tak samo prawdziwe, jak w dniu, kiedy je po raz pierwszy zapisano. Bez tego uniwersalnego klucza perfekcja jest niemożliwa, a uczeń na próżno puka do wielu drzwi świątyni. Kybalion.